Na tym obrazku mamy kwadrat podzielony na 100 równych małych kwadratów, zaznaczonych różnymi kolorami. Policzmy, ile jest tych kolorowych, kolorowych, czyli niebiałych. W każdym z poziomych rzędów jest 10 kwadratów: 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Czyli zaznaczonych kolorami kwadratów jest razem 47 na 100 wszystkich małych równych kwadratów. Albo inaczej można powiedzieć, że te niebieskie i zielone reprezentują 47 setnych. 47 setnych pełnej całości. Chciałbym rozbić ten ułamek na mniejsze. Chcę go zapisać jako 4 dziesiąte, dodać jakąś liczbę setnych. Zaznaczmy tę liczbę setnych gwiazdką. Dodać gwiazdkę setnych. I moje pytanie do Was jest takie. Ile równa się ta gwiazdka? Zatrzymajcie ten film i zastanówcie się samodzielnie, ile równa się gwiazdka. OK. Zastanówmy się nad tym wspólnie. To, co możemy od razu powiedzieć, to, że 47 setnych równa się 40 setnych. Widać to tutaj. 10, 20, 30, 40 setnych. To jest 10, to jest 20, 30, 40 setnych. Dodać 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setnych. Dodać 7 setnych. 40 setnych to to samo co 4 dziesiąte. Jest wiele sposobów na wyobrażenie sobie tych 4 dziesiątych. Jeden z nich to taki, że dzielimy ten duży kwadrat na dziesiątki. Tu będzie 1 dziesiąta. Tu będzie kolejna dziesiątka, tutaj trzecia dziesiąta. Dzielę w ten sposób ten największy kwadrat na dziesiąte części. Zaznaczę ten największy i zamiast podzielić go na setne części, na te małe kwadraciki, podzielę go na dziesiąte części, na paski, z których każdy jest jedną dziesiątą całego dużego kwadratu. Czyli tu będzie czwarta dziesiąta część, możemy dzielić dalej 5 dziesiątych, sześć dziesiątych, siedem dziesiątych. 8, 9 10 i 10, 10. Zauważcie, że przy pomocy pomarańczowych linii podzieliłem duży kwadrat nie na 100 równych części, tylko na 10 równych części. Widać teraz, że te 40 setnych, zaznaczone na niebiesko, to dokładnie to samo co 1 dziesiąta, 2 dziesiąte, 3 dziesiąte. To są te 4 dziesiąte. Inaczej możemy to sobie wyobrazić tak, że jeżeli przechodzimy z dziesiętnych części do setnych, to każde 10 setnych jest równe jednej dziesiątej. Inaczej mówiąc, dzielimy mianownik przez 10 i przechodzimy z setek na dziesiątki. Również dzielimy licznik przez 10, kiedy przechodzimy z setek na dziesiątki. 40 podzielone przez 10 to 4, 100 podzielone przez 10 to 10. Mam nadzieję, że widzicie wyraźnie, że 40 setnych to, to samo co 4 dziesiąte. Ale zobaczmy, co nam jeszcze w tym równaniu zostało. Mamy jeszcze te zielone 7 setnych. 40 setnych dodać 7 setnych to to samo co 40 dodać 7 setnych. Co oznacza, że ta gwiazdka to 7. 7 setnych. Na rysunku 47 setnych, czyli wszystkie kolorowe kwadraciki, to to samo co 40, te niebieskie. Również można powiedzieć, że to 40 setnych dodać te... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setnych. 47 setnych równa się 4 dodać 7 setnych.